dzisiejszym odcinku zabrałem bractwo na grę miejską. Podzieliłem ich na dwa teamy, team fioletowy oraz team pomarańczowy. Zobaczymy, który będzie pierwszy na mecie. Pierwsze zadanie, ułożyć puzzle z opaską na oczach. Bierz po kolei puzzle, tutaj masz, przed sobą, w prawej. I szukaj rogu jakiegoś, myślę. Czekaj. Dobra, czy to jest bardzo łatwe, czyli to jakby wszystko jest jakby bokami? Ile to ma części? Mało. Ty, coś mi tu nie gra? Ty, to na pewno taki obrazek. A, bo taki obrazek, dobra. Prawo, prawo? Nie, bo połączymy z mapką. Oj, rozwaliłaś. A ile jest tu tak, puzli łącznie? 16, 16. A, no to 4 na 4, no. Tak, mamy całą lewą stronę. Dara, super, mam. Super. To teraz z góry rączki. Tutaj idziemy na dół. Prawo, góra. O, ten, co dotykasz. Obróć jeszcze i przyciskamy. Prawo, raz, jeszcze. O, i prawy dolny tak jakby. O, i tutaj do góry troszkę. To musisz wyczuć, dobra, tak? Teraz po prawo masz ostatni klocek i tu kończysz. Dobra. Koniec! Okay, dobra. No kurczę. Tak? O, jest. Dobra, mamy. Dobrze, poszło trochę słabo, bo ciebie korygowałem, mam wrażenie, ciężko, ale udało się. Ciężko było. Nagrodą za wykonane zadanie jest puszka Tigerka ze wskazówką, gdzie mogą otrzymać kolejne wyzwania. Dziady wskażą ci drogę. Gdzie jest tu tak? Dziady to musiałaby korzystać z książką albo z Tutkiem najbardziej. My zrobiliśmy 5 sekund tylko przed nami i skończymy, bo Kwiat Jabłoni to jest taki zespół muzyczny. Okej, czyli po prostu jakiejś ulicy szukamy. Wąska, osiedlowa, 11 listopada, 19 stycznia. Pod Sadem? Pod Sadem? Lecimy. Poszukiwany Kwiat Jabłoni pod Sadem. No ma sens jakiś, nie? Gdzie to mamy? Tam. Co jest dookoła? Kebab. Czarko mówi mi co chwilę o kebabie cały czas. To mi się wydaje, że chyba do kebaba poszli. Chodźmy do kebaba. Nie. Ja bym poszła do kebaba. Przybliż sobie i zobacz, co jest tego. Ej, tu jest obok kebab. Dobra, chodź, ale macie podpowiedź pewną na puszce. Adam Mickiewicz. Dziady wskażą nie ci drogę. Patrz, ulica Adama Mickiewicza. Aha. Mickiewicz był od dziadów? Tak. No to lecimy Adamem Mickiewiczem. Lecimy. Dobra. Obserwuj. Nie wiem co, ale tak. Obserwuj. Dziady wskażą ci drogę. A gdzie jest kebab? W którą stronę? Tamte majty. No to idziemy dobrze. Chcesz się napisać jajka? U, tak. Nie? Ja też się napiję. Ty, w ogóle, ja nie chciałem mówić przy Tutku. Ale z Brzeska przecież Sarko jest. No właśnie, tak mi się kojarzyło. Final ten... To będzie jego stary? Jego chata, jego chata. No, dlatego nam zasłonił mi oczy, tak, nie czy... Tak, bo tam pewnie, gdzie by zostawili sprzęt, nie wiem, wiadomo, z nie w dupie. O, Bendito! Możemy przestanąć, drogie panie. Czemu? A ja wam daję. Okej, czyli dobrze. Mamy drugiego Tigerka, dobrze szłyśmy. Tak, i uwaga, rymuje się z budynek. Budynek, kuzynek. Kuzynek, urynek, biuronek, nie. Rachunek, biuro rachunkowe. No i co, Google Maps na rymy. Rynek. Budynek, rynek. No, rynek. A jest tu rynek? Budynek, rynek. No to w sumie tak... Budynek, rynek. No budynek, rynek. Tu jest plac targowy. O, jest rynek. Uwaga, dzień mamy prosto. Tutaj rynek. Tak. Tu znajdujemy się my, idziemy tutaj, dobra, dotąd. Dobra, prosto, rynek. Dobra. Na co rynek? Team speedrun! Pomarańczowi musieli odnaleźć ulicę pod Sadem, ale dostali informację o ulicy Sadowej. O nie! A tutaj nie ma takiej właśnie, bo sprawdziłem. A, no to dobrze, no to tak. No jak nie ma takiej, to... No, to... Tutek, mamy cię na oku wszystko, wiesz? Bojkotowanie ty, naszej może drużyny. Może to Sarko coś spieprzył, powiedział, że jest Sadowa. Nie, Sarko też nas lubi. Mata o nich śpiewa. Schodki! Schodki. Mapy. Ty, ale to nie będzie jakaś miejscowa? Albo osiedlowa. Osiedla. Wyrzesko. Popugi? No, ale nie ma nikogo. O co zapytasz? O nie, to starze! No faktycznie jest tutaj ryneczek, no. I na razie to się zmęczyłam. Dobra, jesteśmy na rynku. Dawaj Tigerka nam kolejnego. Centrum jesteśmy rynku. Na rynku. Budynek, rynek, na 100% to było tu. Co teraz? Dawaj Tigerka. Jest Tigerek, ale... Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Jedna z was musi dać tutaj performance na ukulele. O nie, naprawdę? Wyciągnę jak coś, taka mam. Dobra. Może na gołębi mogę zagrać. Na gołębi? Zdanie 3. Policz schodki i na nie wejdź za pomocą taczki. Nie gadaj, taki. Że ja muszę trzymać stazję i wchodzić tak z nią na górę. Ja myślałam, że takie taczki, że musimy komuś iść po taczki od kogoś pożyczyć i żeby jechać na nich. No. Nie widać mi cycków? Nie. Ja nie widzę. O, jak tu jest łatwo. Jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, możemy przerwę robić. 11. Dobra, musimy po schodkach tylko robić taczki. Tutek! No się wbija w te ręce. 11. Dobra, to zamieńmy się. Dobra. Ponieważ nie ma tu ludzi, jakbyście zapytały na przykład tamtych chłopaków po mojej prawej, czy chcieliby posłać twoje piosenki. Dobra. To będzie takie creepy. Oni będą patrzeć takie... Super ci idzie. Cześć.
Ja jestem Karolina, to jest Paulina. Cześć. Ja zagram piosenki i zgadnijcie, czy ją znacie, dobrze? O, nie to. Super ci idzie. Kolebka mi się urwało! Urwała się! O nie, dobra, trzeba zawiązać się jakoś. O, ona... może wejdę. O! A nie spadnie ci? Nie, patrz. Nie. Dobra. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Liczyła, tak? Blaskotę na płotek? Dobre, dobre. Taki autorska wersja bym powiedziała. Dobra, dzięki. A myślisz, że dobrze mi poszło? Tragicznie. Dobrze. Ja utrzę się od miesiąca grać na ukulele, to byłoby wszystko, co mi powie stać. Okej, jakby trzeci Tiger to jest miszmasz. Pierwsze, co mi się każe z miszmasz, to jakieś lody. Jakieś i tam widziałam lodziarnie. Zawsze możecie do kogoś zagadać. Zlitowałem się nad nimi i drugą połowę mogli iść normalnie. Nie ma za co. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. 6-5. A ty też masz takie łapki? Pokaż łapki. Patrz, jak mi się gniotło w ogóle. Ty, tutaj? Tutaj, nie wstydź ci? Ani trochę. 4 łapy. 4 łapy. Na Google Maps. Pies, krowa, zwierzę jakieś. Przepraszam bardzo. Czy wiecie może, co jest tutaj miszmasz? Bo mam taką zagadkę i musimy coś... Mamy... Pójdź, jest miszmasz. Tak, jakaś kawiarnia czy coś. Na rynku. To jest tam, gdzieś na rynku. A jak to się dokładnie nazywa? Właśnie miszmasz. A jak prowadzi? Tam? Tam. Tam. O. Dobra, to my chyba tam idziemy, nie? Dzięki, dziękujemy. Przychodnia weterynaryjna. O, o. No to idziemy. Pół kilometra to jest. Ty, to nie tak... To żeby nie było ten. Ale teraz czuję te rączki trochę. Tutek będzie później masować. On by chciał pewnie. Oj, pewnie tak. W końcu to stary z bok. Aha. No tak, no po prostu weterynarz, ale jak wpisujesz weterynarza, to jest tamty na dole, nie? No to wpisz inaczej. Inaczej weterynarz? Schronisko? Może 4 łapy trzeba wpisać. Jest! 100 metrów! Nie, tu jest... Tu nie ma przejścia! Trolujesz! No jak nie? Jest? Tam jest brama! A faktycznie. Jasny wind! Troll! Niedługo zamykają. O nie! Nie musicie wchodzić do środka. No tylko jedynie Tutka byśmy tam mogli posłać psa na baby. Aha. Ja wam daję jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. No. Musicie zrobić sobie zdjęcie z psem. O kurczę, policja jechała. A tam jest, właśnie wiem. Nie ma tu psa żadnego. No to poszukajcie. No patrzę i nie ma. No to ja idę po sztucznego. A wiecie w ogóle, gdzie my idziemy? Miszmasz. Dziewczyny miszmasz. Mówiły o kawiarni miszmasz, która jest tamtą stronę. Dobra, pies. Dobra, misja pies. Ale my ogólnie idziemy teraz też w kierunku tego miszmasza, ostrzegam. A musimy przed miszmaszem znaleźć psa, tak? Tak. Pomarańczowi przy 4 łapach otrzymali zadanie zrobić sobie zdjęcie ze zwierzakiem i dostali podpowiedź. Misz, masz. No, a co chodzi, widzowie? Nie wiem. Jest 700 metrów, znaczy 350 metrów stąd tam prosto. Patrz, tam jest kameleon. Ja wejdź, bardziej go pokaż. Tak pod dołu. Dobra. Wejdź, idziemy. Niechaj z tym dodatkowym zadaniem. Nie. Szukamy, ja bym zrobiła tego psa, bo o, to Karolina, udawaj, że jesteś psem i robimy fopę. O, no, to nie jest. Mogę ja udać psa nawet. Patrz, ten krzaczek mamy do siusiu. Znajdźcie tego psa. Jest! Mamy taką grę miejską z kolegami i mam zadanie zrobić zdjęcie z psem. Czy możemy pani pieska zrobić fotkę? A my z pieskiem możemy? Taką selfie-aczkę z pieskiem? Tak. Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ej, Kezban i Stasia są za nami, bo oni, tak. No tak to, gdyby nam deptali po piętach. Czy to jest kawiarnia? Macie znaleźć 2 łyse krasnale. Wow, łysek, o Jezu! No i szukajcie, sklep jest do waszej dyspozycji. Dobra, wypełnię jakiś jeden łysy, już przyszedł. My na razie nie, o, mam krasnala. No i brawo! Oj, idzie Tutka! Macie go zabrać ze sobą. Macie mapkę i macie teraz tylko korzystać z tej mapy. Dobra, jesteście dobra. W tym momencie, właśnie tu jest zaznaczone. Tu jesteś, do życia. Dobra, no. Michael Jordan. Kolejny no. Michael Jordan, okej. Okay. To jest Tutek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 20 minut później pomarańczowi dotarli do miszmasz. Czy mają jeszcze szansę dogonić fioletowych? Oglądajcie do końca. Musimy przejść na drugą stronę, to tam.
Dzień dobry. Maciej z łysego krasnala. Tak jest, szukajcie, gdzieś jest sklep, tak jest. Kurde, tak to masz? Mam. Jest? Ma. Nie. Dobra. Maciej to zaniesi Piotrowi. No i dzień druga sprawa pani. Jest tak. Tu macie mapkę. O. Macie tylko korzystać z tej mapy. Dobra, już tak. A tu macie podpowiedź i macie sobie dobra. Aha, a i tyle. A nie trzeba płacić. Dobra. Tak, krasna to dobra. Będziemy już się rozliczać. Dobrze. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Dawno temu byli? Michael Jordan, koszykówka, sort. Tak. Tak. I czy jest tutaj jakiś w szkole publicznej może być boisko do koszyków? Też może być. Berka Joselewicz. To nie jest koszykarz? Joselewicz to nie był kiedyś koszykarz? Oficer Legionów Polskich w NBA. O, niestety ja nie mam pojęcia. Widzę, to jest takie głębsze takie. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Czy nie zapytuję, czy jest tutaj boisko do koszykówki? W ogródku 11. Tak? O, tak, okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Widzę tam jakąś zieleń, myślę, że to gdzieś tutaj może być. O, jest, widzę już do koszkówki. Widzimy Tutka naszego. Michael Jordan! Michael Jordan! Prasowy Michael Jordan, właśnie tak. Ogółem, bo wy jesteście tą gorszą drużyną, nie? Aha. Musicie jeden na jeden wygrać ze mną. To się zgłasza. No ja pójdę, no. Żartuję, musicie trafić do kosza. Tutaj. Myślałam, że będzie sobie figurka taka kresnala z błysego z brodą, a tu zaskoczenie. Co mamy na mapie? Michael Jordan. To jakiś plac do koszykówki. Nie ma żadnego boiska, chyba że to, ale wątpię. Chyba że idziemy do szkoły podstawowej albo z połóżku, bo tam jest boisko po prostu i trzeba na boisko pójść i coś piłka, robić. Piłka, miał piłkę. Tu iście. Na to. Dobra. Chyba operator pomaga w nadrobieniu czasu. Dobra, no to będzie tu, no. Mam Sarko, wiesz? Serio? No. No nie! Ja powiedziałem dzień dobry, dzień dobry. Aha. Chodnik. Patrz, tam jest boisko do koszykówki. No Tutek sobie rzuca i gra. Z jakimś to samym chłopem sobie tutaj gra w kosze. Michael Jordan. Ja się zmęczyłem. W ogóle nie widzę, co to boisko jest. Wiem, Sarka drukował. Taczki, Tutek to sobie dupę wsadzisz. Tam taki teren nierówny. No jest Fiona, super, wam poszło. Drużyny musiały raz trafić do kosza z linii za 3 lub 2 razy spod kosza z rzędu. Wiesz co, może jednak bliska, co? Dobra. Zesku jeden z naszych ma dobrą dzinę i robimy dobre miejsce. Tak! Mamy! Zajebiście! Tak. Po sobie, tak było po sobie. Specjalna nagroda dla was. Pizza chrzestna? Pizza chrzestna. Ojciec chrzestny to był, jak on się nazywał? Jest był Karol z pizza, jak ten chrzestny? Nie. Nie. Ojciec chrzestny się nazywał Corleone. Dobra, czyli to jest jakąś szkołą dwójką, tak? Tak, obok. Obok. Możecie pytać dalej. Dobra, będziemy się pytać dalej, dobra, to chodź. Zanim nie można podpisać. Teraz mi mówisz? Ja myślałem, że... Usłyszałem, że nie można. Mamy to. Bez Google Maps, pytacie po drodze. Oni też. Daleko jest historia Corleone, przepraszam? Pół kilometra. A, w tam. Tam? Dobra, dziękujemy się, że... Dobra. Czyli tutaj, jak widzicie, do drogi do góry i tam przez skrzyżowanie. Dobra, dziękujemy. Dobrze. I na lewo mamy pizzę, dobra. Tak? O, wypytaj się Karolina, czy pokażę. Dzień dobry. No ja mam takie zadanie, muszę znaleźć pizzerię Corleone. Brawo, do góry. Do samej. Ale mili strasznie ludzie tutaj są. Tak! Ej, fajnie, podoba mi się takie rzeczy. O, przepraszam, wiesz, gdzie tu jest pizzeria Corleone? Corleone? Tak. Nie wiem, proszę. Tak, dobra. Dobra, dziękujemy. Na sekundkę. O, dzień dobry. Mamy pytanie do państwa. Wie panowie, gdzie jest pizzeria Corleone? Corleone, tak. O, dziękujemy bardzo. I co, głupi pomysł ze stopem? Dobry super pomysł. Super właśnie. Ja mówię od razu auto, bo nie ma ludzi, nie? Ej, czuć pizzeria. Czuć? Ej, czuć, ja czuję. No, kurde, byśmy poszli tym poczuła. O nie, pod górkę. Ja już tam widzę. Widziałeś to, czy nie? Cały wzrok mam, nie widzę. A widzę. A jest, jest, mamy. Corleone, jest ojciec chrzest. Boi się biedna. Nie lubi flaszów reflektorów. Czy boi się, Kasia? To nie będziemy straszyć. Nie ma co na siłę ten. A ma zwrono? O! Czekaj, odleciała. Tam są. O! Selfie. Chodź, chodź. Czekaj, nie wiem, czy widać. Dobra, będzie tam widać. Komu mówisz cześć? O, hej! Witam. Komu mówisz cześć? Ja no właśnie, tutaj mamy Tutka już.
Jakie to ciężkie w luj! Przed ostatnim zadaniem był czas na przerwę obiadową, żeby nabrać siły. Bo z mafii przygotował dla zawodników podpowiedź. Ostatnim celem jest znalezienie Łysego. Łukasz to tak lipka zapalony siatkarz. My już wiemy, a musimy jeszcze zaległości zrobić. A, dziewczyny miały nagrać TikToka na ulicy Mickiewicza, ale operator im tego nie powiedział. Będzie mieli potem prośbę, ale to cicho. Dobra, patrz, pytamy pana. Przepraszam? Przepraszam, mogę? Kurwa. Polał. Robek jedzie, Robek. Siła. Jakieś najbliższe takie boisko do siatkówki tutaj gdzieś jest? Tam jest. Tutaj. Tu? Nie, tam? W lewo? Tam. W lewo jest wyjście na takiego orlika. Pan przejdzie trochę dalej. Dobra. Dzięki, szefie. No i tak się robi. Nie no, tam pan był zajęty, to wiadomo, nie ma co na siłę. Ale gdzie to nagrywamy teraz? Znajdę gdzieś miejsce, to zrobimy. Gdzie, a co, się śpieszycie gdzieś? Nie, zobacz do tyłu. Nie musi być na budziki. A! Pająki tu! Nauczę was! Daję wam timer, żeby była muzyczka. Oj, zakazanie. Ej, jest! Zara, wyszło i chcę. Tu jest ta siatka, to winkiel, trzeba przez całe jakby boisko. Czyli tutaj, tu i w lewo i w ten. Tam jest taka brama jakby koło tego auta. Dobra, ale dziękujemy. Nie spodziewałam się, że moderatora tutaj spotkam, bo jakby to jest moderator już w sumie od 3 lat mój, ale go pierwszy raz zobaczyłam w życiu właśnie, no super. Muszę tu spytać w sumie. Pytanie, czy tam jest Łysy nasz? Tam siedzi Łysy. Ty, jest tam! Jak tam przejść? Ja go nie nagram niestety. No, ale jest tak 200 metrów. Cześć! Łysy! A gdzie druga grupa? Powiedzieli, że a to mój moderator, radźcie sobie sami, wyszliśmy, jesteśmy przed nimi. Finałowe zadanie was czeka. Musicie odebrać piłkę ode mnie i przebić na drugą stronę. Tyle. Dobra. Wygrywają wtedy. Dobra, dawaj. Musicie po zagrywce zdobyć punkt, mnie nie ma po zagrywce. Dobra. Out! No nieźle, no. No co ty robisz? No wbierać. Weszło! Pole! Yeah! Let's go! Wygrywamy! Money, 20 minut do przodu? Co? Co? Gdzie? Bardzo ładnie, gratulacje. To stacja, gratulacje. Gratulacje, piękne przyjęcie, wygrywacie 300 zł, których nie mam przy sobie. Chodź, się schowamy. I one będą musiały przebić. Tak, że myślą, że nas nie ma. Dobra. Prank! Marcin Dubiel! Ale zostaną zdubielowane! To nie to? Wiecie, ale on nie idzie z nami w sumie. A czemu nie idziesz z nami? Dobra, idziemy za nim. Do siatkówki. Dobra, dziękujemy bardzo. Ale misja, fajna misja. Czy widzimy tutaj Stasia, widzimy tak. Tutka, widzimy. Czy jest tam Stasia bądź... Nie. A czy możemy tędy przejść? Musimy iść tam. Możecie wejść tędy. No nie wiedzieć. Mogę iść przez to? Ej, wejdź przez to. Co ty gadasz? Przeszła. Ej, co jest? Ej, ale dojdziesz tędy? No dobra. Nie śmiej się, błagam! Coś nie przechodzi. Chyba. Ale dobra, no ale... Przyszły! Szybko, Kezman! Nie wiem, bajka! Były szybsze chyba. Co? Nie no, widać, że pupilki. Czy zgadzacie się, że dziewczyny pierwsze? No. Ja kiedyś na siatkówkę miałam w ogóle iść. To czemu stoisz w pierwszej linii? Odbierają. Czyni, chodź. Czyni, na twoje serce! Dobra, teraz my! Ale żeś mi to rzucił. Na zmianę. No co ty robisz? Co miało? Przepraszam. Serce mi się bije, dawaj. Aj! O nie! O. Dobra! Nie no, dobra. Punkcik. Prawda jest taka, że byli tu 15 minut temu i już to zdobyli ten punkt. W ogóle chcieliśmy uciec i się schować, a wy z tamtej strony jakimś cudem przeszliście. Nie wiem. Może mogę jeszcze raz wam pogratulować? Pewnie. Zezłomowani. 2-0. Znaczy ogólnie to jednak wszystko miało być, ale trudno no. My mamy przynajmniej TikToka z fanami, aby co? My nie mamy fanów. Masz łupiesz w górę.